Tak słabych lokat bankowych nie mieliśmy właściwie jeszcze nigdy w historii. Zanosząc do banku kwotę 10 tysięcy złotych, możemy liczyć na to, że w formie odsetek po roku otrzymamy tylko 98 zł, oczywiście już po opodatkowaniu. To jest za mało, aby pokonać panującą czy spodziewaną w 2020 roku inflację. Po prostu ta inflacja, czyli wzrost cen w sklepach, pochłania wartość nabywczą naszych oszczędności 3 albo nawet 4 razy szybciej niż banki są w stanie doliczać do naszego majątku odsetki. Także też mamy do czynienia z taką ciekawą sytuacją, że biorąc pod uwagę nawet promocyjne lokaty i konta oszczędnościowe w bankach możemy znaleźć tylko kilka takich produktów, które faktycznie mogą oznaczać dla nas realne zyski, czyli po odliczeniu podatku od zysków kapitałowych zarobimy więcej niż pochłonie przez rok inflacja. Też trudno się w związku z tym dziwić, że Polacy szukają alternatywy dla swoich pieniędzy. To też dlatego minister finansów cieszy się teraz dużą sprzedażą obligacji skarbowych, deweloperzy cieszą się dużą sprzedażą mieszkań, czy też firmy, które zajmują się sprzedażą złota, w tym momencie nie narzekają na liczbę klientów, którzy się do nich zgłaszają. Polacy po prostu szukają jakiegoś sposobu na to, aby ich pieniądze realnie zarabiały.